Dziś zajmiemy się filmem z pogranicza epok kina niemego i dźwiękowego. Filmem, który na wielu płaszczyznach wyprzedzał swoją epokę. Zapraszam na Wampira. W roku 1928 duński wizjoner kina Karl Theodor Dreyer ukończył właśnie pracę nad swoim arcydziełem, Męczeństwem Joanny d'Arc. Na marginesie powiem tylko, że jeśli nie przeszkadza Wam kino nieme, to bardzo gorąco polecam ten film. W każdym razie produkcją i dystrybucją tego filmu zajęło się francuskie i tutaj z góry przepraszam za swoją wymowę, Société Générale des Films. Studio to z jednej strony dawało twórcom całkowitą niezależność artystyczną, a z drugiej zaś nieograniczony budżet. Był to oczywiście prosty przepis na bankructwo, do którego doszło niedługo później. Dreyer procesował się jeszcze z nimi, ponieważ według kontraktu miał dla nich przygotować więcej filmów, do czego nigdy nie doszło, no i sprawę tę wygrał. No ale stracił źródło, dzięki któremu mógł się artystycznie uzewnętrzniać. Na jakiś czas wrócił do Danii, ale tamtejszy przemysł filmowy był w opłakanym stanie i nie było szans na nakręcenie czegoś nowego. Dodatkowo popadł w konflikt z lokalnymi producentami, więc ponownie wyjechał do Francji. Postanowił zrobić film o zjawiskach nadprzyrodzonych. Szukając inspiracji, przeczytał dziesiątki najróżniejszych opowiadań, wyszukując interesującego elementy. Zauważył występowanie wielu wspólnych motywów w tego typu historiach, jak na przykład samoczynnie otwierające i zamykające się drzwi, czy też klamki poruszające się bez ingerencji człowieka. Stwierdził wtedy, że takie efekty można bez problemu uzyskać w filmie. Tymczasem do Europy dotarła nowinka pod postacią kina dźwiękowego. W tego typu produkcjach przodowała kinematografia brytyjska. Dreyer pojechał więc na wyspy, aby lepiej zapoznać się z tą nową technologią. Spotkał się tam z duńskim pisarzem Christenem Julem, z którym postanowił przygotować skrypt do filmu grozy. W tym czasie modne były produkcje poświęcone tematyce wampirów. Sukcesy na deskach teatrów Londynu i Nowego Jorku święciła sztuka Dracula, która w nieodległym czasie została również zekranizowana. I to właśnie w tym kierunku obaj panowie chcieli zmierzać. Bazą dla opracowanego przez nich scenariusza były motywy z opowiadań XIX-wiecznego irlandzkiego pisarza i dziennikarza Josepha Sheridana Le Fanu. Była to postać bardzo ciekawa. Le Fanu studiował prawo na Trinity College w Dublinie, jednak szybko z niego zrezygnował na rzecz dziennikarstwa. W wieku 24 lat na łamach Dublin University Magazine opublikował swoją pierwszą ghost story pod tytułem The Ghost in the Bone Setter. Najlepsze swoje dzieła tworzył jednak dopiero u schyłku życia. W roku 1863 opublikował opowiadanie Dom przy cmentarzu, a rok później Stryja Silasa. Z kolei w roku 1872 wydał na świat zbiór opowiadań pod tytułem W ciemnym zwierciadle, w którym pierwszy raz pojawiła się Carmilla, wampirzyca o lesbijskich skłonnościach, która zapewne otrzyma własny materiał na tym kanale. Le Fanu zmarł 7 lutego 1873 roku. Oficjalnie przyczyną zgonu był atak serca, ale mówiło się, że dręczyły go różne lęki i przewidzenia tak silne, że zmarł ze strachu. W każdym razie to właśnie opowiadanie ze zbioru W ciemnym zwierciadle, a zwłaszcza wspomniana już Carmilla oraz The Room... Oh, hi Mark! The Room in the Dragon Volant stanowiły podstawę scenariusza dla Dreyera i Jula. Nie planowali oni jednak wykonać ekranizacji ani nawet adaptacji tych dzieł, a jedynie zapożyczyli z nich wybrane przez siebie elementy.
Wielkim problemem było dla Dreyera wybranie tytułu dla jego nowego dzieła. Początkowo skłaniał się ku Destiny, czyli przeznaczeniu, a następnie Shadows of Hell, czyli cieniom piekła. W artykule w czasopiśmie Close Up nazywał swój film tytułem Dziwna przygoda Davida Greya. Ostatecznie przed premierą w wersji niemieckojęzycznej zmieniono tytuł po prostu na Vampir. Z kolei w Stanach Zjednoczonych film otrzymał tytuł Not Against the Flesh – Castle of Doom. Fabuła jest pozornie bardzo prosta. Opowiada historię młodego badacza wampiryzmu i okultyzmu, który przybywa do niewielkiej francuskiej miejscowości Contempierre. Okazuje się, że okolica jest dręczona przez wampira, którego tylko młodzieniec może powstrzymać. Z gotowym scenariuszem Dreyer wrócił do Francji, aby szukać obsady i lokacji, a co najważniejsze sponsora. Kino niezależne w latach 30. nie należało w ojczyźnie Napoleona do mocno rozwiniętych, ale powstawały takie produkcje jak Krew poety Jeana Cocteau, czy też Złoty wiek Louisa Bunella. Dreyerowi pomogły jednak znajomości. Odezwał się do francuskiej pisarki i artystki Valentine Hugo, znanej ze współpracy z Ballet Rousseau, czyli baletami rosyjskimi. Skontaktowała go ona ze swoim znajomym, który mógł sobie pozwolić na finansowanie projektu filmowego. I w tym momencie na scenę wkracza kolejna interesująca postać, czyli baron Nicolas Louis Alexandre de Gunzburg. Zdrobniale Niki. Wprawdzie urodził się on w Paryżu, ale od strony ojca pochodził z arystokratycznej rosyjsko-żydowskiej rodziny, która dorobiła się majątku na bankowości i ropie, zaś ze strony matki z arystokracji brazylijskiej o częściowo polskich korzeniach. Początkowo wychowywał się u ojca w Anglii, ale szybko przeniósł się do Francji, gdzie wiódł żywot bon vivanta. Hojnie wydawał pieniądze i urządzał wystawne bale kostiumowe ze specjalnie na ten okoliczności projektowanymi dekoracjami. Za namową Hugo spotkał się z Dreyerem i zgodził się finansować jego nowy film pod warunkiem, że to on będzie odgrywał główną rolę. Ten aspekt wywołał później kłótnie w rodzinie Gunzburga, przez co występował on pod pseudonimem Julian West. W filmie występuje jedynie dwoje zawodowych aktorów. W rolę zarządcy zamku wcielił się francuski aktor Maurice Schütz, a jedną z jego córek, Leon, zagrała Niemka Sybil Schmitz. No, jeszcze odgrywający starego służącego Szwajcar Albert Brass miał na koncie kilka mniejszych ról. Pozostałe postaci odgrywane były przez amatorów, którzy ani wcześniej, ani później nie zagrali w żadnym filmie. Dla nas szczególnie interesujący jest tutaj odgrywający rolę wiejskiego lekarza Polak Jan Hieronimko. Według dostępnych informacji urodził się on w roku 1863 w Warszawie i był dziennikarzem. Angaż do filmu dostał podobno, gdy ekipa filmowa spotkała go nocą w paryskim metrze. Początkowo nie dowierzał w to, co słyszy, nie odpowiadał i tylko patrzył się przed siebie. Dopiero po jakimś czasie skontaktował się z ekipą i zgodził się dołączyć do obsady. Oprócz niego w roli drugiej córki zarządcy, Giselle, wystąpiła Rena Mandel, która według niektórych źródeł również urodziła się w Polsce, choć nie udało mi się tego nigdzie wiarygodnie potwierdzić, a zawodowo była modelką. Rolę staruszki o znajomo brzmiącym nazwisku Marguerite Chopin otrzymała będąca zwyczajną francuską wdową Henriette Gerard. Z drugiej strony do załogi udało się Dreyerowi zwerbować kilka osób, z którymi pracował wcześniej przy Męczeństwie Joanny d'Arc. Przede wszystkim był to urodzony w Krakowie polsko-węgierski operator kamery Rudolf Metty,
oraz dyrektor artystyczny Hermann Warm, który zasłynął też z pracy przy filmie Gabinet doktora Cagliari. Film w całości kręcony był na lokacji. I to nie tylko plenery, ale również wnętrza. Na poszukiwania odpowiednich miejsc Dreyer wysłał swojego asystenta, instruując go, aby szukał rozpadającej się fabryki godnej wyobraźni Edgara Allana Poe. I to najlepiej gdzieś w okolicy Paryża, aby ograniczyć podróże. Podczas oglądania jednej z takich fabryk doszło do małego nieporozumienia. Właściciel budynku był przekonany, że Dreyer chce go kupić, a nie wynająć na czas zdjęć i zaproponował, że od razu weźmie się za remont. Reżyser powiedział, że pod żadnym pozorem. Fabryka jest idealna. Dziurawy dach, przerdzewiałe maszyny doskonale się nadadzą. Finalnie dużą część scen nakręcono w Contempierre oraz Montargis i Senlis, a także w opactwie Braille i na plebanii Villeneuve-sur-Verpie, czy jakkolwiek się to czyta. Dreyer chciał w ten sposób nadać filmowi atmosfery przypominającej oniryczny świat duchów. No i z drugiej strony pozwoliło to zaoszczędzić sporo pieniędzy, które musiałby przeznaczyć na wynajęcie przestrzeni w studiu. Sceny na zamku kręcone były w kwietniu i maju 1930 roku i przez ten czas ekipa mieszkała w tej opuszczonej warowni. Podobno był to dla nich prawdziwy koszmar. Nie dość, że wskutek braku ogrzewania wszystkim było przeraźliwie zimno, to dodatkowo wszędzie roiło się od szczurów. Później, w sierpniu 1930 roku, nagrywano sceny rozgrywające się na dziedzińcu kościoła. Wykorzystano w tym celu dawne opactwo w Braille, które wówczas było już przerobione na stodołę. Zgodnie z pomysłem Hermana Warma, dookoła porozstawiano kilka nagrobków symulujących cmentarz. Z kolei efekt brudnego, zawilgoconego i pokrytego pajęczynami gabinetu lekarskiego Dreyer uzyskał w dość nieoczywisty sposób. Otóż postanowił rozbić na podłodze słoik z dżemem i zostawił tak pomieszczenie zamknięte na nieco ponad miesiąc, co przyciągnęło różnego rodzaju robaki i owady. Każdy ma jakieś swoje metody. Pierwotnie Dreyer chciał nakręcić wampira w, jak sam to określał, tak zwanym ciężkim stylu, ale zmienił zdanie pod wpływem Metiego. Operator pokazał mu ujęcie, które wyszło rozmyte i rozmazane. Dreyer był zachwycony takim efektem i postanowił go wykorzystać. Metti uzyskiwał go, utrzymując fragment gazy w odległości 3 stóp, czyli około 90 cm od obiektywu, wykorzystując ją jako swego rodzaju filtr. Dawało to charakterystyczny mleczny efekt, co wzmacniało oniryczny charakter filmu. Dodatkowo Dreyer nakazał aktorom, a zwłaszcza niezbyt utalentowanemu Gunzburgowi, aby poruszali się i mówili wolniej, co jeszcze bardziej podkręcało ten efekt. Ciekawie prezentuje się również sama praca kamery. Często podąża ona za wzrokiem bohatera, a gdy do niego powraca, okazuje się, że postać jest już w zupełnie innym miejscu. W trakcie seansu możemy też odnieść wrażenie, że nasze postrzeganie, podobnie jak postrzeganie Greya, obserwującego śmierć zarządcy przez okno, jest mocno ograniczone. Metti nie ustrzegł się jednak błędów. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to w 16 minucie filmu w szybie widać odbicie operatora wraz z kamerą. Wyraźnie widać, że wampir stanowi dla Dreyera pewną formę przejściową między kinem niemym a dźwiękowym. Nadal wykorzystuje on wiele elementów charakterystycznych dla ery niemej. Kluczowe dla fabuły informacje podawane są w formie plansz pojawiających się na ekranie
jako specyficzny rodzaj narracji z offu. Dialogi w filmie zostały ograniczone do minimum, a to dlatego, że film nagrywany był symultanicznie w trzech wersjach językowych. Aktorzy trzykrotnie ogrywali takie sceny, układając swoje usta tak, jakby wypowiadali się po francusku, niemiecku i angielsku, tak aby ruchy ich ust odpowiadały głosom. Na planie jednak nie pozyskiwano żadnego dźwięku. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo też nic o jakiejkolwiek zachowanej angielskiej wersji wampira. Po zakończeniu zdjęć Dreyer udał się do Berlina, ponieważ tamtejsze uniwersum film AG dysponowało najlepszym jego zdaniem sprzętem dźwiękowym. Tam zsynchronizował film w języku niemieckim i francuskim. Cały soundtrack powstał w postprodukcji. Większość aktorów nie dubbingowała własnych głosów i wyjątkami są tutaj tylko Schmitz i Gunzburg. Wszystkie inne dźwięki, jak na przykład odgłosy zwierząt, zostały odegrane przez profesjonalnych naśladowców. Ścieżkę dźwiękową do Wampira przygotował niemiecki kompozytor Wolfgang Zeller, ale dużo w tym temacie konsultował się z samym Dreyerem. Reżyser mówił po premierze, że nie miał jakiegoś konkretnego celu w formie, jaką przybrał Wampir. Chciał po prostu stworzyć film, który byłby zupełnie inny niż te, które powstały do tej pory. Wampir był gotowy już w połowie roku 1931, ale niemiecka premiera została opóźniona przez UEFA. Studio dążyło bowiem do tego, aby w pierwszej kolejności ukazały się amerykańskie produkcje Dracula i Frankenstein. Ostatecznie do berlińskiej premiery doszło 6 maja, a do paryskiej we wrześniu 1932 roku. W stolicy Francji pokaz uświetnił otwarcie nowego kina przy Boulevard Raspail. Do dantejskich scen doszło podczas pokazów w Wiedniu. Widzowie byli tak rozczarowani filmem, że zażądali zwrotu pieniędzy za bilety. Kiedy dowiedzieli się, że jest to niemożliwe, wpadli w szał i w mieście wybuchły zamieszki, które pacyfikować musiała policja. Na duńską premierę Wampira w Kopenhadze w marcu 1933 roku Dreyer już nie dotarł. Reżyser przeżywał wówczas silne załamanie nerwowe i przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Prawdopodobnie wpływ na jego zdrowie miały słabe wyniki filmu. Była to bowiem jego druga produkcja po Męczeństwie Joanny d'Arc, która okazała się katastrofą finansową. Co ciekawe, był to pierwszy film, który w Wielkiej Brytanii otrzymał certyfikat H jako przerażający, czyli film, który może przestraszyć lub przerazić dzieci poniżej 16 roku życia. W momencie premiery reakcje krytyków na Wampira były mieszane. W Berlinie krytyk z New York Timesa stwierdził, że cokolwiek myśli się o Dreyerze, to nie można zaprzeczyć, że jest on inny. Jego filmy mogą budzić śmiech, ale za to zapadają w pamięć. Uznał, że pod wieloma względami Wampir był jednym z najgorszych filmów, jakie kiedykolwiek widział, ale zauważył też, że było w nim kilka scen, które urzekały brutalną bezpośredniością. Z kolei po premierze paryskiej reporter Herbert Matthews napisał, że Wampir był filmem halucynacyjnym, który albo trzymał widzów oczarowanych jak w długim koszmarze, albo wprawiał ich w histeryczny śmiech. Słynny reżyser Andrzej Tarkowski uważał Wampira za film wybitny i umieścił go na liście 77 najważniejszych dzieł w historii kina. Krytyk i pisarz Kim Newman opisywał Wampira bardziej jako eksperyment filmowy, bliższy do psa andaluzyjskiego niż do zwykłego horroru. Ode mnie Wampir dostał ocenę 8 na 10.
moim zdaniem jest mocno niedoceniany. Opowiada ciekawą i intrygującą historię. Nakręcony jest w nieszablonowy sposób i posiada fantastyczną, oniryczną oprawę. Oczywiście dla niektórych może być nudnawy, niezrozumiały i przestarzały, ale ja osobiście takich odczuć podczas seansu nie miałem. A teraz przejdźmy do części zawierającej już spoilery. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że niemiecka i francuska wersja filmu różnią się od siebie w kilku szczegółach. W oczy rzuca się zamiana imienia z Alana w wersji francuskiej na Davida w wersji niemieckiej. Dreyer tłumaczył, że było to spowodowane zwyczajnym błędem. Nieświadomy tego widz może być lekko zdziwiony, przeglądając na przykład opis fabuły na Filmwebie, a potem porównując go z wypisaną obsadą. Dlatego w swoim materiale konsekwentnie nazywam głównego bohatera tylko po nazwisku, pomijając jego imię. Dużą ingerencję w tkankę filmu wykonali niestety niemieccy cenzorzy. Przede wszystkim Dreyer musiał złagodzić scenę śmierci lekarza we młynie oraz scenę zabicia wampira. Co więcej, po pierwszych pokazach reakcje niemieckiej publiki na sztucznie brzmiące dialogi były tak negatywne, że reżyser natychmiast zdecydował się na kolejne cięcia. Większość usuniętych scen została bezpowrotnie utracona i tylko na podstawie scenariusza i różnych wywiadów możemy się domyślać ich istnienia. Prawdopodobnie scena, gdy Grey pierwszy raz spotyka wampira w fabryce, była dużo dłuższa. W scenariuszu wpisane jest ujęcie, w którym widać na ziemi krzyż będący cieniem okna wywołanym przez wpadające przezeń promienie słońca. Wampir miał przechodzić obok ostrożnie tak, aby ominąć święty symbol. W filmie nie znalazło się również ujęcie, w którym nad śpiącą dziewczyną widoczny jest cień kosy. Nie wydaje się, że jest to zdjęcie zrobione przez fotografa na planie, ale raczej należało to do widocznej teraz sceny, ale nie zostało w niej finalnie wykorzystane. Jest możliwe, że to ujęcie było zaplanowane do niemej wersji filmu, którą Dreyer chciał także zrobić. Jest też scena, w której wyraźnie brakuje kontekstu wynikającego z wyciętych fragmentów. Grey rozmawia w niej z lekarzem, pytając o psy. Ten odpowiada, że tu nie ma żadnych psów. Jednak scena właśnie z psami została prawdopodobnie nakręcona, bowiem znajduje się w scenariuszu. W dużym pokoju znajdowała się sfora ujadających dzikich psów. Między nimi przechadzała się starucha, będąca wampirem. Według scenariusza rozkazała ona psom znaleźć młodego pasterza i przytargać go do niej, aby mogła się pożywić. Nie jest jasne, dlaczego scena ta została usunięta. Być może Dreyer nie chciał na tak długi czas odrywać widza od Greya. Podobno nakręcono również scenę, w czasie której Grey gra na fortepianie, ale nie znalazła się ona w żadnej z obecnie dostępnych wersji filmu. W oryginalnej wersji scenariusza na koniec filmu lekarz miał uciec z wioski na bagna i tam ponieść śmierć. Ekipa wyruszyła więc na poszukiwania odpowiedniego torfowiska, ale zamiast tego natknęła się na młyn. Architektura oraz otoczenie budynku tak spodobały się z wszystkim, że postanowiono zmienić zakończenie, aby lekarz umierał właśnie we młynie. I tutaj pojawiają się dwie sprzeczne informacje. Z jednej strony mówi się, że do nakręcenia tej sceny zużyto ponad 3 tony prawdziwej mąki, z drugiej zaś padają informacje, że w budynku tym nie mielono zboża, a gips lub wapno, w celu wykorzystania ich w budownictwie lub rolnictwie. Według scenariusza w jednej z końcowych scen, gdy Grey i Giselle płyną we mgle i nie mogą odnaleźć drogi do brzegu,
Znany z początku filmu przewoźnik przywołuje dwójkę dzieci, aby rozniecili ogień w charakterze latarni, a potem zaśpiewały hymn religijny. Dzieci śpiewają duński utwór, czasem wykonywany na pogrzebach, ale w istocie pełen radości, czczący chwałę światła jako wyrazu boskiej wielkości. Według skryptu hymn ten na koniec filmu miał wybrzmiewać coraz głośniej, niczym niebiańskie dzwony. Tymczasem w finalnej wersji wątek ten został zupełnie pominięty. Rena Madel opowiadała, że Dreyer, chcąc pomóc jej lepiej wczuć się w rolę i ogólnie w klimat filmu, pokazywał jej reprodukcję obrazów Francesco Goi. Nie wiemy jednak, o które dokładnie chodzi. Wiadomo za to, że Dreyer szukał inspiracji dla efektów wizualnych z różnych dzieł sztuki. Niedługo po premierze jego przyjaciel, duński dziennikarz Henry Helsen, opisał film i źródła, z których zdawał się czerpać. No i tak scena, w której Leon leży na ławce, a nad nią stoi wampir, wydaje się być inspirowana obrazem Nocna Mara autorstwa Johanna Fusliego. Jest to obraz, w którym śpiąca kobieta spoczywa na łożu z bezwładnie opadającą głową i rękami, a na jej piersi siedzi humanoidalny stworek wpatrujący się w widza. Z kolei postać mężczyzny z kosą może być nawiązaniem do obrazu Jeana François Milleta Śmierć i drwal. Twórczość malarza Jeana Baptista Corota wydaje się z kolei mieć duży wpływ na sceny ukazujące plenery. Także ta ostatnia scena, gdy Grey i Giselle wędrują przez las w kierunku słońca, jest bardzo zbliżona do obrazu Corota pod tytułem Orfeusz wyprowadzający Eurydykę z podziemi. Co ciekawe, Wampir jest jednym z niewielu filmów wampirycznych, w których symbole chrześcijańskie nie odgrywają żadnej roli i nie mają wpływu na krwiopijcę. Scena z cieniem w kształcie krzyża, tak jak już mówiłem, została wycięta. Podobnie scena z dziećmi śpiewającymi religijny hymn. Wampir zostaje przebity metalowym prętem, co było popularnym zabiegiem w przypadku znanych archeologicznie pochówków antywampirycznych. Co ciekawe, zabiegi takie były praktykowane jeszcze w XIX wieku, a pojedynczo nawet do lat 30. XX wieku. Wracając jednak do samego filmu, to nie pojawia się w nim ani woda święcona, ani krucyfiksy. Wiedzę o wampirach Grey i widzowie czerpią z książki, którą otrzymuje od zarządcy zamku. Została ona napisana w Lipsku, a z tego miasta znane są historyczne XIX-wieczne podręczniki poświęcone właśnie wampiryzmowi. Zastanawiająca jest ilość bieli, jaką widzimy na ekranie. Nie chodzi tu tylko o mleczny efekt wywołany białą gazą. Również główna ofiara wampirzycy, Leon, jako jedyna ubrana jest w jasną szatę. Na koniec zaś lekarz ginie przysypany, a jakże, śnieżno-białą mąką. Zdaje się, że biel oznacza tutaj śmierć i zapomnienie. Koresponduje to z historycznym znaczeniem białej barwy. Bo tak naprawdę wśród arystokracji Europy Zachodniej, zwłaszcza w średniowiecznej Francji i Anglii, to właśnie biel była kolorem żałoby. Z tego względu niektóre królowe francuskie, które przeżyły swoich mężów, jak Blanka Kastylijska czy Klemencja Węgierska, były nazywane białymi królowymi. Kolor czarny spopularyzował się dopiero w XVIII wieku, a największy wpływ na te zmiany miało zachowanie angielskiej królowej Wiktorii, która po śmierci swojego męża przez 40 lat przebywała w permanentnej żałobie i ubierała się tylko na czarno. W filmie występuje cała masa niedomówień,
przez to staje się on ciężki w odbiorze, a dla niektórych zapewne zupełnie niezjadliwy. Wiele zdarzeń ma miejsce poza obiektywem kamery i widz musi się sam ich domyślać. Nigdy nie dowiadujemy się nic więcej o dziwnie wyglądającej postaci ze zajazdu. Nic nie wiemy o cieniach, które pojawiają się samoistnie w czasie filmu. Czy są to duchy ofiar? Jeśli tak, to dlaczego cień żołnierza w pewnym momencie do niego wraca? Jest to zresztą dość ciekawa scena. Żołnierz siedzi bowiem na ławce w całkowitym bezruchu i ożywa dopiero w momencie, kiedy cień do niego dołącza. Czy to sam żołnierz, czy jego usamodzielniony cień jest odpowiedzialny za śmierć zarządcy zamku? Ostatecznie to jego duch pojawia się w oknie pod koniec filmu, co prowadzi do śmierci właśnie tego żołnierza. Może więc podejmiemy się próby usystematyzowania i uzupełnienia informacji tak, aby opowieść o Greju nabrała jednolitego kształtu. Jak wiemy, młody Grey interesuje się okultyzmem i wampiryzmem, więc wybór miejsca, do którego przybywa, może nie być zupełnie przypadkowy. Z księgi czytanej przez starego służącego dowiadujemy się, że w tej miejscowości doszło wcześniej do incydentów związanych z wampirycą Margaritą Chopin. Sama starucha w jakiś sposób przetrwała tamte wydarzenia i ma się całkiem dobrze. Nie jest do końca jasne, jak i dlaczego jej historia trafiła do podręcznika o wampirach i nikt do tej pory jeszcze się jej nie pozbył. Cienie tańczące i zajmujące się pracami rolnymi to prawdopodobnie jej wcześniejsze ofiary, uwięzione w niebycie, dla których, jak czytamy w księdze, bramy niebios są zamknięte. Chopin znalazła sobie dwóch niewolników, dostarczających jej kolejnych ofiar. Jest to kulawy żołnierz i lekarz. Wydaje się, że żołnierz potrafi odłączyć od siebie swój cień, który może swobodnie się przemieszczać. Zdaje się, że to właśnie ten cień zabija zarządcę zamku, tak, aby wampirzyca miała łatwiejszy dostęp do jego młodych córek. Bowiem wśród bohaterów filmu są tylko trzy młode osoby. Jest to Grey, Gizela i Leon. Pozostałe postaci to starcy, często wydający się już być na skraju śmierci. Także wampirzyca ma postać starej kobiety. Krew nie zapewnia jej młodości, wigoru ani mocy, tylko przedłuża jej życie, wysysając je z młodej Leon. Jedyną starszą osobą, która prawdopodobnie została zabita przez wampira, jest woźnica. Jego konie same wracają do wioski, trup ledwo utrzymuje się na koźle, a z rany cieknie krew. Wampirzyca zdaje się mieć również moc hipnozy. Nie dość, że usiedliła swoich pomocników, to prawdopodobnie hipnotyzuje też Leon, która wychodzi do ogrodu, gdzie zostaje zaatakowana przez staruchę i ponownie ugryziona. Jest już wtedy na skraju wytrzymałości. Z kolei z księgi poświęconej krwiopijcom dowiadujemy się, że wampiryzm jest zaraźliwy. Osoba pokąsana i zabita przez wampira sama staje się upiorem. Widać to w fenomenalnej scenie rozmowy między Giselle a Leon, gdy ta druga z kochającej siostry momentalnie zmienia się w żądnego krwi potwora. W jednej ze scen, w której stary służący czyta księgę o wampirach, wspomniany jest przypadek wsi Kisilowa, w której wampirem miała być starucha, której grób otwarto o świcie i przebito jej serce metalowym prętem. W ten sposób złamano klątwę, która ciążyła na niej i jej ofiarach. Jest to odniesienie do rzeczywistej relacji z XVIII wieku. W roku 1725 w serbskiej wsi Kisilowa, która prawdopodobnie jest współczesnym Kisiliewem, zmarł wieśniak o nazwisku Petar Blagojewicz. Po jego zgonie doszło do kilku kolejnych nagłych śmierci poprzedzonych krótkimi chorobami. Dało to asumpt
do powstania pogłosek o wampiryzmie Blagojewicza. Powołano specjalną komisję i przeprowadzono przesłuchania w celu wyjaśnienia tego zjawiska. Niektórzy świadkowie opisywali, że przed śmiercią zmarli byli nocą nawiedzani i duszeni przez Blagojewicza. Pod presją społeczeństwa ciało wykopano i poddano oględzinom, w trakcie których stwierdzono, że jest ono naznaczone cechami wampiryzmu. W związku z tym przebito je kołkiem i spalono. Oficjalny raport cesarskich urzędników z tych wydarzeń jest jedną z pierwszych udokumentowanych relacji na temat wampiryzmu z obszaru Europy Wschodniej. Z kolei powielanie tych informacji i tłumaczenie na różne języki przyczyniło się do wzrostu paranoi wśród wiejskich społeczności. Wampirzyca przekazuje lekarzowi fiolkę z trucizną, a ten zostawia ją przy łóżku Leon i dopiero w ostatniej chwili przed jej zażyciem ratuje ją Grey. W jego śnie fiolkę dzierży kościotrup. Z księgi dowiadujemy się, że wampir skłania swoje ofiary do samobójstwa tak, aby skazały one swoją duszę na ostateczne, wieczne potępienie. W międzyczasie sługa odczytuje fragmenty księgi, której mowa jest o Chopin. Wie, że jedyną szansą na uratowanie młodej Leon jest zabicie wampira. Bierze więc łopatę, metalowy pręt i wyrusza na cmentarz. Tymczasem wędrujący przez pola Grey siada na ławce i doznaje odczucia rozdzielenia ze swoim ciałem. Wędruje po okolicy, będąc przeźroczystym niczym duch. W tym stanie odnajduje trumnę, w której widzi leżące jego własne ciało. Jest to chyba najlepsza sekwencja w całym filmie. Grey odnajduje też Giselle uwięzioną w gabinecie lekarza. Prawdopodobnie ten szykuje ją na kolejną ofiarę wampirzycy. Młodzieniec potajemnie obserwuje lekarza i żołnierza, ale unika ich. Jednak w pewnym momencie mamy wrażenie, jakby wrócił do swojego ciała i z jego perspektywy widzimy, jak żołnierz zamyka nad nim wieko i zapala świeczkę, a przez otwór zagląda do niego wampirzyca. Następnie pomocnicy lekarza zabierają trumnę do kościoła. Gdy przechodzą obok ławki, na której siedzi, nazwijmy to, część istoty Greya, pochód znika, a sam Grey znów odzyskuje swoją fizyczną formę. Pomaga wtedy służącemu zabić wampirzycę, która ze staruchy momentalnie zamienia się w szkielet. Leon zostaje uwolniony od klątwy, za to żołnierz i lekarz mają wizję ducha zarządcy zamku, którego twarz pojawia się w oknie. Lekarz wybiega z domu, ale żołnierzowi się to nie udaje. Spada ze schodów i ginie na miejscu. Grey uwalnia Giselle i razem uciekają na drugi brzeg rzeki. Lekarz próbuje szukać schronienia w młynie, ale spotyka tam tylko starego służącego, który uruchamia maszynerię, a mąka zasypuje lekarza, który ginie na miejscu. Na koniec Grey i Giselle zmierzają razem w stronę słońca. A jeśli kiedyś poczujecie się bezużyteczni, to pomyślcie właśnie o postaci Greya z tego filmu. Przez większość czasu jest on bowiem tylko biernym obserwatorem wydarzeń. Tak naprawdę jego sprawczość przejawia się w dwóch momentach. Raz, gdy ratuje Leon przed otruciem i dwa, gdy rozwiązuje więzy Giselle. No bo tak po prawdzie to stary sługa odnajduje i zabija wampirzycę. To też on uruchamia młyn, co prowadzi do śmierci lekarza. Kulawy żołnierz spada ze schodów pod wpływem wizji ducha zarządcy zamku. Będący teoretycznie głównym bohaterem Grey nie miał z tym kompletnie nic wspólnego. Bo najważniejsze to się dobrze ustawić.